Dzień dobry, drodzy widzowie! Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale Nowumortopedia, kanale, w którym opowiadamy w prosty sposób o nowoczesnym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Witam Państwa, Marcin Ferenc. W dzisiejszym odcinku opowiem w sposób jak najbardziej uproszczony o metodach leczenia złamań kości. Kiedy już dojdzie do złamania kości, konieczne jest wdrożenie odpowiedniego rodzaju leczenia, które zapewni wzrost odłamów kostnych. Oraz prawidłową funkcję kończyny. Odłamy kostne do wzrostu potrzebują adekwatnej stabilizacji, czyli czasowego unieruchomienia. W celu przywrócenia prawidłowej funkcji kończyny po złamaniu, musimy zadbać o prawidłowe nastawienie odłamów kostnych oraz o odpowiednie warunki do postępu wzrostu. Leczenie złamań możemy prowadzić nieoperacyjnie, czyli zachowawczo oraz operacyjnie. Leczenie zachowawcze polega na odpowiednim unieruchomieniu kończyny na okres zazwyczaj od 4 do 6 tygodni. A czasem nawet dłużej. Do unieruchomienia stosuje się standardowe opatrunki gipsowe oraz tzw. ortezy dostosowane do konkretnej okolicy anatomicznej. W niektórych przypadkach przed założeniem unieruchomienia należy wykonać nastawienie złamania w warunkach szpitalnych z użyciem znieczulenia miejscowego lub ogólnego. Warunkiem skuteczności unieruchomienia jest uzyskanie stabilnego nastawienia odłamów kostnych, to znaczy sytuacji, w której odłamy nie mają tendencji do ponownego przemieszczenia. Postęp wzrostu kostnego i utrzymanie nastawienia monitorujemy, wykonując regularnie zdjęcia RTG. Leczenie zachowawcze ma niestety kilka negatywnych skutków. Unieruchomiony staw szybko ulega przykurczowi, a mięśnie bardzo szybko ulegają zanikowi. Dodatkowo nie działa prawidłowo tzw. pompa mięśniowa i wzrasta ryzyko powikłań zakrzypowych. Trudno również pominąć dyskomfort, jaki sprawia każdemu pacjentowi noszenie niewygodnego unieruchomienia przez kilka tygodni. Po usunięciu unieruchomienia, odzyskiwanie prawidłowego zakresu ruchu stawów i prawidłowej pracy mięśni trwa zazwyczaj znacznie dłużej niż sam okres noszenia gipsu czy ortezy. W niektórych przypadkach przykurcz stawu i tendencja do powstawania obrzęków kończyny jest utrwalona w sposób definitywny. Współcześnie leczenie zachowawcze jest stosowane raczej w złamaniach stabilnych, bez istotnych przemieszczeń, czyli tam, gdzie metodami operacyjnymi nie osiągamy przewagi nad metodami zachowawczymi, a unieruchomienie zakładane jest na stosunkowo krótki okres czasu. Przykładowo, wiele złamań w obrębie stopy wymaga wyłącznie leczenia zachowawczego z czasowym zmniejszeniem obciążania, bo ze sztywną podeszwą bez żadnego dodatkowego unieruchomienia. Współcześnie bardzo wiele złamań jest kwalifikowanych jednak do leczenia operacyjnego. Leczenie operacyjne polega na nastawieniu przemieszczonych odłamów kości. I zespoleniu ich z zastosowaniem odpowiednich implantów. Do leczenia operacyjnego w uproszczeniu kwalifikujemy po pierwsze złamania otwarte, gdzie koniecznie należy oczyścić ranę i ustabilizować złamanie w celu uniknięcia infekcji na skutek kontaktu odłamów kostnych ze środowiskiem zewnętrznym. Dalej, złamania ze znacznymi przemieszczeniami odłamów kostnych, które są przyczyną dysfunkcji, deformacji braku wzrostu i bólu. Większość złamań kości długich u osób dorosłych, gdzie rokowanie na skuteczne leczenie zachowawcze z prawidłowym wzrostem bez deformacji jest bardzo wątpliwe. Dotyczy to większości złamań trzonu kości ramiennej, przedramienia kości udowej i podudzia. Ponadto złamania wewnątrzstawowe, gdzie powierzchnie stawowe są w sposób istotny przemieszczone. Wzrost odłamów w pozycjach nieanatomicznych gwarantuje dysfunkcję danego stawu i bardzo szybkie powstawanie zmian zwyrodnieniowych. Ponadto złamania i złamania szyjki kości udowej, gdzie stabilizujemy odłamy kostne lub wszczepiamy do protezy stawu wiodrowego. Bez leczenia operacyjnego nie ma szans na przywrócenie prawidłowej funkcji tego stawu. Złamania trzonu kości ramiennej, które teoretycznie można leczyć zachowawczo, a w praktyce jest to bardzo nieskuteczne i uciążliwe dla pacjenta. Na pewno jesteście ciekawi, jakich używamy metod na operacyjną stabilizację odłamów kostnych. Rodzaje zespoleń możemy podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. Stabilizację wewnętrzną wykonujemy za pomocą płytek instalowanych na kości oraz implantów śródszpikowych, które wprowadzamy do środka kości długiej, czyli do tzw. jamy szpikowej. Jeżeli istnieje taka konieczność, to stosujemy tzw. stabilizatory zewnętrzne. Wtedy kontakt z kością mają tylko wkręcone w nią groty, które na zewnątrz są połączone belkami i pierścieniami. Praktycznie do każdej okolicy anatomicznej dysponujemy dedykowanymi, odpowiednio ukształtowanymi anatomicznie płytkami ze stali implantowej lub tytanu. Zapewniają one odpowiednią wytrzymałość, sprężystość i neutralność biologiczną. Oto kilka przykładowych płytek do stabilizacji wewnętrznej złamań kości w określonych miejscach. Płytka do stabilizacji złamań części bliższej kości ramiennej. Płytki do stabilizacji złamań części dalszej kości ramiennej. Płytki do stabilizacji złamań kości przedramienia, płytki do stabilizacji złamań kości udowej, płytki do stabilizacji złamań części bliższej piszczeli, płytki do stabilizacji złamań części dalszej piszczeli, płytki do stabilizacji złamań obojczyka i cała gama tzw. gwoździ śródczpikowych do stabilizacji złamań kości długich. Podstawowym celem leczenia operacyjnego jest stabilne i anatomiczne zespolenie odłamów kostnych umożliwiające podjęcie rehabilitacji w ciągu kilku dni po przebytej operacji. Krótko mówiąc, leczenie operacyjne powinno eliminować konieczność zastosowania unieruchomienia gipsowego. Dzięki temu zoperowana kończyna może być usprawniana równolegle z postępującym procesem wzrostu złamania, co pozwala wyeliminować powikłania związane z długotrwałym unieruchomieniem, i w krótszym czasie pacjent wraca do normalnego życia. Podsumowując, leczenie zdiagnozowanego złamania kości składa się z trzech etapów. Pierwszy to nastawienie odłamów, potem stabilizacja uzyskanego nastawienia metodami zachowawczymi lub operacyjnymi. Na końcu rehabilitacja. W przypadku leczenia zachowawczego, działania rehabilitacyjne podejmujemy dopiero po usunięciu unieruchomienia. W przypadku leczenia operacyjnego, brak konieczności stosowania unieruchomienia gipsowego pozwala na podjęcie rehabilitacji już w trakcie procesu gojenia złamania, co znacznie przyspiesza powrót do normalnych aktywności zawodowych i życiowych. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale.